miasta Marii nad Alsterem. Boża opatrzność przywiodła mnie tutaj 17 lipca 1981 roku za przyczyną siostry Faustyny, która przez nowennę do Bożego Miłosierdzia dała mi nadzieję w sercu, że będę w Hamburgu na rocznicę ślubu. To było niemożliwe, ale tak się stało. Przywiozła mnie tutaj, przywiodła mnie do tego miasta 17 lipca 1981 roku, w piątek, bez pieniędzy, bez języka. Ale Boża opatrzność wszystko widziała, za mnie modlił się mój tata, apostoł Bożego Miłosierdzia, Jan Bernard, Jan Paweł. Tutaj mamy kościół świętego Piotra, budowany w 1195 roku. A tutaj mamy ratusz. Ratusz poświęcony, oddany do użytku 26 października w 1897 roku, gdzie teraz leży, położony jest na dwóch klasztorach, dominikanów i franciszkanów, Fundacji Adolfa IV Schauenburga, świętego franciszkanina, którego prosimy dzisiaj też o pomoc. Był pradziadkiem polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej, której praprababcią była święta Jadwiga Śląska, założyciel Żukowa, Norbert Tanek, Szciwój. Sambor II był jej pradziadkiem, pośredniczy we wszystkich fundacjach w Berlinie, który założył jej dziadek, biskup Bruno, brat Adolfa IV, syn Adolfa III, który 26 czerwca 1195 roku tutaj w Hamburgu fundował kościół świętego Mikołaja. 100 lat potem nasza królowa Polska została koronowana dla odnowy Królestwa Polskiego. A w ratuszu teraz jest burmistrz, bardzo zły człowiek. Ale burmistrz to wszystko widzi, bo urodził się tego samego dnia, co nasz ksiądz Michał Woźnicki, 20 stycznia 1966 roku w Bremen. Tego samego dnia urodził się Żyd w Izraelu, którego rodzice są z Ostrowa Wielkopolskiego. 9 sierpnia 1983 roku w Gdańsku zamordowano polskiego muzyka Jacka Stefańskiego. Grał mury. No i ten Żyd z Izraela jest teraz w Kaliszu. Był ojcem duchownym seminarium, które już nie istnieje. Jako polski kapłan w Kaliszu, gdzie przyjeżdżali kapłani z Dachau. Z Dachau, gdzie nie ma prawdy. Męczeństwo kapłanów. 18 sierpnia 2020 roku byli tam delegacja wojskowa Izraela. Nad obozem latały samoloty. Minister obrony Annegret, urodzona 9 sierpnia 1962 roku w rocznicę likwidacji Edyty Stein i 527 katolickich Żydów 9 sierpnia 1942 roku. Poświęcimy, kiedy w Dachau mamy tego dnia wielkie świadectwo cudownego medalika. Bóg wszystko widzi, Bóg wszystko wie. Wyszczepiają wszystkich. Nie ma prawdy. Ale Bóg wszystko widzi. Proszę Was, wszyscy święci, a szczególnie nasz Hermanie Koenie, Augustynie Marii od Najświętszego Sakramentu, którego moc Eucharystii była tak zmieniła, że odnowił Karmel we Francji, w Anglii, w Polsce, w Wadowicach jest Karmel, który powstał przez Jego nawrócenie. Jezu, ufam Tobie. Święty Angskarze, Święty Benedykcie V, Święty Piusie V, wszyscy święci i Święty Boże, wstawiajcie się za nami. Jezu, ufam Tobie. Na ratuszu mamy Karola Wielkiego, to są i Barbarosy, przodki polskich królowych. Matko Boża, Królowo Polski, wstawię się za